No, Romeo poszedł poza przestrzeń. Teren prywatny, odgrodzony. No tutaj kotki przechodzą i śpią w piwnicy. Na przykład w tamtym okienku. O, to widziałem, jak wchodzą po tej dziury. Romeo, sprawdzaj ślady. Tutaj coś leży. Co to jest? Można mi skarbnąć. Jakaś obudowa. Tutaj jakiś kubek. Romeo, podaj ten kubek. O, bardzo dobrze. Gdzie idzie Romeo? Ochrony tu teraz nie ma. To chodzą tutaj dziki, sarny. No i koty. Co, Romeo? Kiciulku? Jak wejdziesz teraz? Chodź, kicia. Przyjdziesz tu? Wejdziesz tu? Co? Ty umiesz się skrawać po betonie. Widziałem. Wszystko obwącha. O, wchodzi do kanału ciepłowniczego. Proszę, tutaj leci kanał ciepłowniczy. Jest dziura, tu można wejść, kot może wejść. Kanał ciepłowniczy z tego budynku do tego. Teraz to już nieczynny.
Teraz zobaczymy, co to jest. Jakiś duży. Duże pudełko albo kubek. Duży, chyba plastikowy. O, o, o. On miał tam na drzewo wraz. Widzicie? A. Las. Las. I zaraz tutaj przejdzie. Skoczy na parkan. Co, kiciulku? A, mówiłem? I jest na parkanie. Robię się po parkanie. W którą stronę idziesz? Chyba tutaj. Jest. To jest całe rybo. Zwiedził, zobaczył. Starczy mu. O. Do piwnicy chcę zajrzeć. Do piwnicy. Jak tam wejdziesz, to już nie wyjdziesz. Słyszysz? No. Zobaczymy tutaj, co jest za parkanem. Gołąb poleciał. Śmieci. O, zobaczcie, ładne kwiatki, pąki. Puszczają. Wiosna. Kochani, wiosna. No mał, nie wracaj się. Chodź do przodu, idziemy. Chodź, kicia. Chodź tu, Romeo. Już tam byliśmy. O, patrz, będzie na parkan wskakiwał. Gdzie jest? Mówiłem? Po betonie chodzi. Co tam dla niego taki parkan? No.
No i gdzie pójdziesz? I znowu poszedł. No tak, jest ze mną. Jestem taka baza wypadowa dla niego. I on ten czas od tej bazy idzie dalej. Sam by tu nie przyszedł chyba. Normalnie trzeba gdzieś tam ciągnąć. Wystarczy, że pójść w rejon, a już tam dookoła będzie latał. No i poszedł tam. Za budynek aż. Aż za budynek poszedł. Zobaczcie, jak to wszystko niszczy. Patrzcie. Takie piękne budynki. To się wszystko zawala. Odpada, moknie. Stropy się zawalają. Dachy. Ja byłem w tym budynku. Z pewnym kolegą, który był tu w wojsku, był nawet w tej sali. To już sufitu nie ma. Dach podparty belkami, żeby się nie zawalił. Takie piękne tereny. Tyle budynków. Tyle co nasz DPS. Tyle budynków, bo to całość po jednostce wojskowej została podzielona na pół. 8,5 hektara dla nas, 8,5 hektara zostało, prywaciarze wzięli. Jak to prywaciarze? Wypatroszyli, co się dało. Strzelaza. U nas DPS chodzi na tym wszystkim, a tam poszło podpalnik i na złom. I wszystko szlak trafi. Chodź, Romeo! Chodź, kiciulku! O, wyszedł. Chodź, kiciulku, chodź! Wracamy, chodź, bo już mi się bateria rozładowuje. Zaraz mi padnie. Jak węższy, jak chodzi. Chodź, bo cię tam dzik złapie. Chodź, Romeo, tam są dziki. Są dziki. Gdzie on to idzie? Pod sam parkan. 50 metrów ode mnie odszedł. No i poszedł za drzewa, się schował. Jest. O, poszedł. Poszedł za magazyn.
To była kiedyś taka przymiarka, żeby ten magazyn oddzielić, tutaj płot przeciągnąć prosto w tamtą stronę i to włączyć do DPS-u. No już były rozmowy między naszym dyrektorem a właścicielem. Doszli do zgody, ale przewodniczący powiatu, podobno pan Marek G., zablokował to, nie wyraził zgody. A DPS był zainteresowany właśnie tym budynkiem, bo on jest w bardzo dobrym stanie, to znaczy bardzo dobrym, dobrym, czy dostatecznie plus dobrym, na magazyn. Bo takiego budynku nie mamy na magazyn. Tylko gdzieś tam po piwnicach magazyny, wiaty, oho, coś tam poluje. Normalna, coś się czai. Co to tam jest? Bo ja nie widzę. A, kos. Kos jest, o, a tego kosa się czai. Dał sobie spokój jedna z nich. Chodź, Romeo. Wracamy. Chodź, bo mi bateria się rozładowuje. Słyszysz? Kiciulku. Chodź. Siedemnaście i pół minuty mamy twoich przygód. Idziesz? Chodź, kicia. Chodź, niuniek. Wejdź na drzewo i przejdź na parkan. Zobacz, tu masz drzewo. Skocz na nie i później na parkan. Dawaj. Chodź, wracamy. No, ciekawe, czy mnie posłucha. Chyba tak. Na drzewo. No, teraz po drzewie, dawaj. Tak, dobra. Wchodź, wchodź. Dobrze ci idzie. Chodź. No i teraz na parkan, dawaj. No, chodź. Pomóc ci, czy dasz radę sam? Co? No, skacz na parkan. To trochę za daleko. No, dasz radę. Wiedziałem. A gdzie teraz lecisz? O, starczy już.